No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Tomb Raider. Tym razem jesteśmy przy kapliczce przy rozpadlinie, także teraz raczej będziemy mieć wyzwania z tym wielkim dzwonem. Cholerka nie jest najprostszy, pamiętam wiele razy do tego podchodziłem. Zobaczymy, może tym razem całe nagranie nie zajmie mi przejście tego dzwonu, bo no, pamiętam, że tam było dosyć zabawy z tym było. Nie jest to znowu, wiecie, jakaś taka najprostsza. Bo jedna z gorszych łamigłówek w całym Tomb Raiderze. Prawda, wiecie, nie ma ich za dużo, no ale są takie konkretne. No i dobra, co tu mamy zrobić? Tam są chyba dwie dźwignie. To idziemy zobaczyć, co to robi. Czyli ta nam podnosi dzwon. Okej, skoro ta nam podnosi dzwon, to tamta pewnie będzie otwierać. Wyciągamy ten dzwon, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jest mój. To nie jest on, to jest klatka. Czy myślałem, że to jest dzwon? Nie wiem, czy. Gdzieś widziałem chyba. Dokładnie, tę skrzyneczkę. Czym to nie jest? Tak pewnie znowu nie znajdę tego, ale coś tak zawsze warto. Lat. Czy to możliwe, że Chińczycy dotarli na tę wyspę przed powstaniem Yamatai? Nie ma Majin Kina? Nie ma nic ciekawego? Nie ma. Teraz tak, co ja mam zrobić teraz? Próbuję to zamknąć, żeby tym czasem ludzi nie wpaść. No dobra. Pamiętam, że tutaj, żeby to rozwikłać, zeszło mi cholernie dużo czasu, ale zobaczyłem teraz. Widziałem. O, już książka jakaś. Żadnych szans. Czekali na nas. Były ich setki. Nie doszliśmy nawet do świętej komnaty. Od samego początku byliśmy skazani na śmierć. A teraz czekam, by przyszli po mnie moi przodkowie. Słyszę ich. Ciekawe, ciekawe. Oni zabijają moich braci. Pożerają ich, pochłaniają ich duszę. Tyle śmierci. Ja jestem ostatni. Jaki los mnie czeka? Czy stanę się jednym z nich? Przodkowie, wysłuchajcie mnie. Zabierzcie. No dobra, gościu, nie płacz tyle. Zanim oni po mnie przyjdą. Zabierzcie mnie w zaświaty. Pozwólcie mi umrzeć w spokoju. No wiesz, że gościu taki całkowicie osrany, przerażony nawet. Aha, to są to napoje. Naboje mi niepotrzebne. A jakbym zrobił. Nie, to łuk. Dobra, ja się na nie rozbuja i. Echa. I tam muszę wskoczyć. No dobra, no ale. Jakoś dostać się na górę. No jakoś to się może i dostanę, ale wiecie. U, i tam coś mamy. Ten trup mi przeszkodzi. Nie, przeszkodzi. Coś jakąś mapę znalazła. Tu jakaś skrzynia ze skarbem. Takie jak tych grobowców podobno. To
trupek, o czym się tu przeszkadzasz, to cholera jestem. No dobra, ale tak dokładnie to... Ach nie, go chyba teraz... Dobra. To jest za wysoko, tak powiem, skoczny mogę, wiem, czy chyba... Chyba obniżyć teraz. To chyba była ta dźwignia. Tak mi się wydaje, że to chyba była... Ta dźwignia, tylko teraz czy ja dam radę z góry go złapać liną? Dobra, poradzę sobie z tym skokiem. Ale fuks. Dobra, jakimś cudem się udało. Zawsze mi to zajmowało naprawdę. Dużo więcej. Królowa. Rytuał ognia, w którym królowa wybiera swoją następczynię. Wybrana kapłanka wkracza do klasztoru. Otrzymuje twoją moc i zostaje nową królową. Ja może być nawet dla Elamo, zaraz, ale... zaraz. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Boże. Te naczynia... To nie jest transfer mocy. Przekazuje się duszę. Te wszystkie królowe, to o to chodzi, one były jakaś ten, no. Tobą. Nie metamorfoza. Pierwsza i ostatnia. No mnie się z tym tak sobie nie przypomnę. Trudno słowo uciekło z głowy. Sam. Nie oddamy ci jej. Akurat ty to sam możesz ci przypowiadać. Sam. Naczynie dla duszy królowej. Muszę wstrzymać to szaleństwo. To jest ten dzwon, dobra. Ten dzwon mi niepotrzebny, ja muszę iść chyba gdzieś tutaj. Więc tak to pokazywało. Broń, łuk. Z napalmem naprawdę sobie ustawię, żeby było łatwiej w razie co. Tu cholera pewnie będzie więcej tych... Ich! Znaczy się oni, w sensie. Przed surowców. Przydałoby się coś lepszyć. Jakiś obóz może mile widziany. Jak widzicie, jak obóz jest potrzebny, to go nigdy nie ma. Jakbym nie potrzebował obozu, to bym miał po drodze, nie wiem. Nie, no nie wierzę, jest. Co tym razem znalazło? Podobne artefakty z wykopalisk Banchi Yang w Tajlandii. Znowu jakaś baza. Dobra, tu nie ma nic. A spodem będzie Melinkina? Nie będzie. Będę szukał dalej, nie będzie szkoda czasu. Mam naprawdę nie ma na co marnować. Mogę rozwinąć. Więc co? Przetrwanie. Musimy teraz przetrwanie. Przeszukiwanie na boi. Więc ja bym nic będę zdobył. To fajnie. Tak teraz zbrodni sporo zyskuję. O tak. Na pewno się ulepszamy. Zobaczymy w karabinie, co mogę się ulepszyć. Zmniejsza odrzut, tak? Teraz sobie zmniejszymy ten odrzut. Tu coś jeszcze chyba mogę mieć sporo zbierane i osłonę luchy, dobra. No to już mam chyba wszystko. Tak. Broń mam całą na maksa. Gdzie ja mam iść tutaj, tak? Dobra, niech łamie tę blokadę, dziś śmieszną.
O cholera, ale wieje. Sigura, przyrost parkingu, okej. Co to, jakaś lodowa świątynia chyba. Dobra, przemy na wsi, tam przecież taki lewiaterek nas nam nie przeszkodzi, ale fajna cała taka jakby jaskinia w dolinie, nie? Taka wyspa, tropiki. Wszystko ładnie, pięknie. Co ty na to robisz, Matiasie? Uważasz się za bohaterkę, Laro? Lepiej piłem odtańczą tarczową przy tym, przy tej swojej włóczni. To trajzegi pewnie. Tutaj nie ma bohaterów. No dobra, gościu, tam. Zamknij się. Chimiko jest niebezpieczna i wściekła. Pała rządzą zemsty i posiada prawdziwą, destrukcyjną moc. No bywa, no. Za królową? Powiedziałbym, że za wolność to dobra cena. To co, on dostał piorunem? Nie, Lara chyba dostała. Śmieje jakąś bluzkę dali, bo taka obdarta łazi, że aż wstyd. No skać dziewczyną, to moc się zaraz rozleci pewnie. Albo i nie. Dobra, mam naszą giberę. O. Tak muszę wziąć łuk i tak muszę wziąć łuk. Ale gdzieś coś drewnianego muszę mieć. Jest. Okej, skoro jest łuk, to mogę się teraz dopiero wstrzelić. Głupi, myślałem, że z każdego miejsca, no ale po co, nie? Idziemy naszą nową windą. Dużo nie brakowało, żebym spadł na zbity pysk. Skacz, Lara, przydasz radę. Oj, 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 oj. Czekanie jest dobre, bo na tych zamarzniętych ścianach może. Fajnie jest samotnie, jak ona leci, tak się wczepia. Bardzo ładnie to wygląda, tak płynnie, mechanicznie nawet. Nie ma nic, nie ma nic. No i dobra, znowu jakaś głupia, śmieszna zagadka logiczna, której do końca nie czaję. Ale chyba tak o to chodziło. Znaczy, jeszcze by mnie ten dzwon przygniótł, to już by były chyba całkiem przygnięcie. No, to przydałoby się wydostać z tej wieży, bo... I co teraz? Ej, no to jest hardcore totalny. A teraz to już w ogóle bez... Ciekawe, czy w dobrą stronę skoczyłem w ogóle, nie? Uważaj! Oni idą w twoją stronę! Zrobiliśmy co się dało, żeby ich spowolnić! Dzięki, Reyes. Dostańcie się do kutra. A jeśli nie wrócę... Nie zostawimy cię tutaj! Będziemy czekać. Jak to nie... Pierwsza byś chciała, żeby ją zostawić, tych czarnokuty. Shotgun nie, shotgun jest dobry na blisko, na odległość. Jaki fuks, ej, nawet nie wiedziałem, że trzeba się złapać, także... Bądź co bądź, więcej szczęścia jak rozumu. No tym razem to się opłaciło nawet. No, ale ładnie poszła ślizgiem po tej skale, ale chyba do końca nie o to chodziło. Także dobra,
Podejście numer 2. Cholera, czemu tak daleko mnie cofło? Kto wie, co mam zrobić? Znowu ładnie poszło. Podejście numer 3 znowu. Zobaczymy na podejście, którym się skończy. Jeżeli wiecie, skończą mi się cyfry, to będę musiał przejść na alfabet, ale... Czy to wypali? Nie wiem, ale tu chyba zrobiłem błąd, który teraz będę wiedział, jak naprawić. No tak. O właśnie, o to chodziło raczej. Cud, że te kratki tam się utrzymały. Co ona ma? Łuk. Nie, weźmiemy broń. Weźmiemy broń, bo broń się nam może przydać bardziej. Ale po co broń, jak znowu muszę wziąć łuk? No to jest głupota totalna. No i znowu używamy naszej super windy. Nie, no już myślałem, że spadam, to było wtedy totalne przygięcie, mi się nie złapał. Wspinaj się, dziewczyno, bo nie wiem, dokąd trzeba iść. Nie mam zielonego pojęcia, na razie widzę, że jest jeden wielki rozpizdzie i burza. Dobra, pozbieramy amunicję. I znowu mamy obóz, tak? No dobra, niech wejdzie, niech będzie. Wejdziemy do tego obozu. Nie mamy za dużo tych naszych surowców, umiejętności na razie też nie. Głównie to staraliśmy się przeżyć, także myślę, że jakaś konkretna walka będzie w następnym odcinku. Także życzę wszystkim miłego dnia i na razie, cześć.